Siemanko, cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 23 kwietnia, około godziny 18. No i dzisiaj rozpoczęliśmy pierwszy siew kukurydzy. Jak możecie zauważyć, ja już tutaj trochę uprawiłem. Zostawiłem kilka przejazdów, żeby wam pokazać, jak to idzie i ogólnie omówić tu trochę. No i tak, możecie dalej zobaczyć, brać. Sieję już kukurydzę Ursusem C4011 przez 360 Bestia. No i siewnikiem do kukurydzy, jak to można powiedzieć, takim składanym trochę, bo sekcje wysiewające są od Raucha, Rauch Exactamat, a dmuchawa jest od Monosema. Tak to się wszystko prezentuje. Jak możecie zauważyć, ładnie ziarno jest poprzykrywane, nic nie jest na wierzchu, każdy przejazd. Jest oczywiście też ładnie uprawione, bo dość głębiej puściłem sobie zęby. No i oczywiście też wcześniej było bronowane tymi bronami dziekan ciężkimi z ząbem 20, także robotę też zrobiły. Ale ziemia tu też jest ładna oczywiście, jeśli chodzi o uprawę i o siew. W tamtym roku tu było zboże, w tym roku kukurydza. Tak się prezentuje cały siewnik do kukurydzy. Teraz wam jeszcze pokażę, przejdę się kawałek. To wszystko wygląda. Kukurydzę siejemy, kukurydza mieszańcowa F1, odmiana Wiarus, mieszaniec F1, jednostka siewna 50 tysięcy nasion, nasiona zaprawiane Maximix L 0,34x7FS, substancja czynna, fludoxonal coś tam 25 gram. No i nasiona zaprawiane też są mesurolem. Oczywiście na dziki oraz ptactwo. Co roku stosujemy mesurol, także naprawdę się to sprawdza. Nie mamy problemów z ani dzikami, ani innymi tego typu zwierzętami dzikimi, które po prostu niszczą, no bo to jednak ten zapach odstrasza i się jednak sprawdza. Ja odłożę sobie to. No i cóż, no dzisiaj chciałbym trochę wam może opowiedzieć o agregacie, no bo tak to przy siebie nie miałem zbytnio możliwości, nie udało się nagrać, także może opowiem wam coś o agregacie, którym teraz uprawiam pod siew kukurydzy. Więc jest to agregat uprawowo-siewny Agromaszu AS330. To już zależy, jak to tam kto pisze, jak to jest, bo ja bynajmniej na stronie u producenta widziałem, że to piszą AS3, nie 30, ale to tylko taka drobnostka. Waga, dokładnie może nie powiem wagi, na stronie jest bynajmniej podane 700 coś tam kilo, ale to oczywiście jest podana raczej waga nie z wałem Packera, tylko na pewno z wałkami. No a tu jak możecie zauważyć, jest wał Packera, który idealnie się sprawdza na tego typu glebach, bo ładnie kruszy bryły. Z przodu jest oczywiście wał strunowy, dzielony, gładki, a także dwa rzędy rap typu, no, dwa rzędy zębów.
typu P. Oczywiście głębokość jest regulowana po obydwu stronach. Oczywiście jest też hydropak o udźwigu tona, bynajmniej tak podaje producent. No i są również stopki pod siewnik regulowane. Jeszcze widziałem inaczej trochę u jednego jednej osoby miała trochę inaczej założone te stopki. Jakoś tak, że to, o, że do, to było na boku tutaj, a koła niby tak jakoś tak chodziło. To przecież to powinno być tak, żeby to koło naszło i trzymało się, żeby ten siewnik się nie gibał. Ale to już jak to osoba stwierdziła, no jak już mu tak przywieźli, tak już zostało, no i tak jest. No ale cóż, jak nie chce zmieniać, no to... No i co więcej wam mogę powiedzieć o tym sławnym agregacie Agromaszu, no bo oczywiście teraz firma Agromasz stała się trochę sławniejsza. Pewnie większość osób wie dlaczego, ja się tutaj nie będę wtrącał. Nie chcę wchodzić w to. Bynajmniej co mogę powiedzieć. Tak, co nas skłoniło do zakupu może Agromasza. Więc tak, brat na samym początku no, chciał kupić agregat. Zastanawiał się nad agregatem Rolmaco, tyłem agregatu, czyli siewnikiem Mepro Z. My oczywiście mamy cały zestaw Agromaszu, przynajmniej ci co oglądają to wiedzą. Ale już jadąc po zakup, w sumie miał już go kupić, przejechał, obejrzał go jeszcze raz, ten agregat przód Rolmaco. No i tak się rozmyślił trochę, no bo chciał jeszcze zobaczyć u jednego dealera inne agregaty. Pojechał, zobaczył, że został ostatni agregat Agromaszu, bo to od razu był siewnik z przodem. Nawet się nie zastanawiał, tylko brał od razu. No i cóż możemy powiedzieć, do tej pory jesteśmy z tego zakupu zadowoleni. Agregat został zakupiony w 2013 roku. Od tamtej pory zostały w nim wymienione wszystkie cztery łożyska na wale strunowym gładkim. No ze względu na to, że powiedzmy tak, że nie na wszystkich glebach ten wał się sprawdza, bynajmniej nie na rędzinie, no bo jak tu możecie zauważyć, jakieś parę, no może 2, 3, 4 godziny temu padał deszcz, lekko tu obeschło. No i jest widać, że jeszcze jest mokro pod spodem, ale ten wał się nie zalepia. No i nawet wcześniej był tu trochę zalepiony, teraz te bryły odpadły. Na rędzinie jest tego typu problem, że po prostu wałki się zalepiają. Jest trochę mokro, zdarzają się u nas przypadki, że popadał deszczyk, my już ruszamy w pole, bo nie ma czasu, bo znowu mówią burze, to tamto, siamto. Nie czekamy, bierzemy i od razu wjeżdżamy w pole. I po prostu te wałki się zalepiają. Tak samo jak możecie zauważyć wał Packera. Też jest zalepiony, gdzieniegdzie. Kręci się, kręci, nie czyściłem go, bo nie ma sensu, skoro się kręci, jest dobrze. No i dlatego te łożyska zostały wymienione z tej właśnie winy, gdyż jak zalepi całe wałki, bo miałem właśnie sytuację, że całe wałki były zalepione, no jak sami wiecie, ten opór, ten ciężar tych wałków powoduje, że te łożyska po prostu no wysiadają po roku, po dwóch, czy nawet po trzech, po prostu już nie dają rady, bo jak się sieje dwa razy do roku, no to niestety dzieją się takie przypadki. No ale cóż, no czas goni, nie ma co czekać, no niestety tak jest, że trzeba siać i koniec, nie patrzeć czy jest tak, czy siak. No a że u nas są rędziny, no to tak jest. Ale cóż mogę powiedzieć. Ja bynajmniej widziałem nawet taki filmik, nie wiem czy większość osób widziało, no, że Agromasz miał pourywane, że gościu musiał łączniki dospawywać, bo po prostu pęk. Pewnie od tamtej pory już firma zlikwidowała to. No bo jak sami możecie zauważyć, u nas jeszcze nic nie było robione. Farba jest oryginalna. Oryginalna jest farba. Naklejeczki są również oryginalne. Wszystko, nawet sami możecie zobaczyć,
Masz roll. Od tego dealera został zakupiony cały zestaw. Obejdę z jednej i z drugiej strony, żeby wam pokazać. Jeszcze nic nie było koło niego robione, spawane. Więc naprawdę jesteśmy zadowoleni. Z siewnika również, ale to może już jak podczas siewu wam trochę więcej opowiem na temat siewnika. No i ogólnie jak się ten cały zestaw sprawuje. Bynajmniej od dnia zakupu u nas nic się z nim nie dzieje. Jako użytkownicy jesteśmy bardzo zadowoleni, bo robi robotę. Zobaczę sobie, ile już jest minut. O, dobrze jest. No to co? Lecimy w drogę. Odpał. Sporo mi się tu zakurzyło. Mam szyby pootwierane. Szyber tak otwarty. No i drzwi sobie jeszcze otworzyłem, bo naprawdę wcześniej było gorąco. Ogólnie w tym silniku jest gorąco i muszę mieć pootwierane, bo ja się tu gotuję. Zresztą pewnie widzieć też nie będziecie, jak to z tyłu wygląda, ale naprawdę robotę robi. My jako użytkownicy jesteśmy w stanie polecić ten agregat innym rolnikom. Oczywiście nie mówię, że tu jest jakaś reklama, że mi coś tam zapłacono, bo oczywiście będą takie też może komentarze, głupoty. Po prostu wyrażam swoją opinię na temat agregatu, podczas sami widzicie nawet pracy. Pokazałem, opowiedziałem. Sami możecie przeliczyć. To już będzie tak, 6 rok, 13, 14, 15, 16, 17 i 18, 6 lat. Ten agregat u nas pracuje. Uprawia przed siewem zboża, uprawia pod kukurydzę, uprawia na zarobkach, bo oczywiście na usługach też nim robimy. Więc naprawdę ma dużo roboty. Licząc tak no, a zresztą nawet nie będę tutaj mówił w kwestii ile to hektarów, ale naprawdę warto kupić. Trochę brata zakurzę. Uśmiechnij się! Naprawdę bardzo ładnie uprawia przed siewem i zbóż i oczywiście też kukurydzę. Tego nie mogę zarzucić. A co mógłbym powiedzieć na temat siewnika do kukurydzy? Może jakie problemy z nim mieliśmy? Może otworzyć na temat siewnika do kukurydzy mogę powiedzieć tylko tyle, że problemy jakie z nim mieliśmy, no to ta jedna sekcja wysiewająca, mieliśmy z nią problemy, bo nie chciała coś wysiewać, jakoś nierówno to szło, ale już to zrobiliśmy, także nie mamy z nim też problemu. Cóż, nic tylko się cieszyć. Wcześniej mieliśmy plany nad zakupem nowego siewnika do kukurydzy Mepro Z. Niestety no, nie udało się nam zakupić go z pewnych przyczyn. Nie będę tu może wyjaśniał jaki. No,
i tyle, no cóż mogę powiedzieć. Dlatego byliśmy zmuszeni kupić używanego, żeby nie prosić się kogoś, nie wiem, żeby nam zasiał czy coś, no bo sami wiecie, jak swoje to swoje, nie trzeba płacić za usługę, nie trzeba się prosić, żeby ktoś pożyczył, a później, żeby były pretensje. Także sami wiecie. Ram pam 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 pam, ram pam pam, ram pam 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 pam. Jest spory burdel w tym ciągniku. Tu jakaś butelka po orężadzie, tu po Pepsi, tu po tym, tu po tamtym. I tak do jasnej cholery burdel jak skurwysy. No ale niestety, ciągnik... Tym ciągnikiem jak się już jedzie w pole, to się już jedzie. To się już jedzie na długi czas, także no burdel musi być. Bo to już ten, jak się już jedzie nim, to się już długo nie wraca. Tylko się już robi, dokąd się nie skończy. Ale kopa ma. Po remoncie kopa ma. Więc nie mam tutaj co zarzucić. Prawda? Prawda! Jak widzicie, w klapkach sobie robię. W cichobiegach Mojżesza. Jest najwygodniej. Noga się nie poci. Chociaż wiem, że to też jest niezbyt bezpieczne, bo ten klapek może gdzieś spaść, gdzieś coś i mogą się różne rzeczy dziać. Więc nie, no nie polecam zbytnio niektórym osobom. Ja już mówiłem na poprzednim vlogu, miałem przypadek, myjąc wtedy New Hollanda,